Dzisiaj gościmy uczestników 11 i 12 rundy Mistrzostw Polski Cross Country oraz 10 i 11 rundy Pucharu Polski Cross Country. Przyjechali dzisiaj do Radomia po raz drugi. Radom jest organizatorem drugi raz z rzędu rundy Mistrzostw Polski. Z całej Polski zawodnicy. Najwięcej zawodników mamy z Lublina, ale również Zagłębie Miedziowe Lubin, Ostróda, Gdańsk, kluby ze Śląska, z Warszawy, Mazowieckie, także praktycznie cała Polska. Jeszcze nie zamknięta jest lista zawodników startujących, ale myślę, że nie mniej jak 150 zawodników dzisiaj będzie brało udział w tych zawodach. W zasadzie jako jedyni w Polsce dysponujemy torem, który leży bardzo blisko centrum, także nie ma problemu z dotarciem na zawody. Zawody są bardzo atrakcyjne, widowiskowe, emocjonujące. Wykorzystujemy tutaj część toru offroadowego dla samochodów 4x4 i część nieużytków, jakie mamy tutaj przy ulicy Czarnieckiego. Przygotowania Radomskie Towarzystwo Motocyklowe i członkowie własnymi siłami przy pomocy sponsorów, bez których nie mogłyby się odbyć żadne praktycznie zawody dzisiaj. Dlatego mecenat jest jak najbardziej pożądany, oczekiwany i myślę, że z obopólną korzyścią, bo my możemy zorganizować zawody, a z kolei mecenasi reklamują się, zapadają w świadomość swoich potencjalnych odbiorców. Cross country to jest połączenie zawodów motocrossowych z zawodami enduro. Więc mamy tutaj maszyny quadowe, znaczy startują quady i motocykle. Quady podzielone są na klasy jedna oś napędzana i dwie osie napędzane. Motocykle z kolei jest klasa S1, S2, czyli senior 1 i senior 2 i junior 85. To z kolei dzielimy na zawody rangi Mistrzostw Polski. To są zawody, gdzie wygrywający, no w tym roku jest 14 rund Mistrzostw Polski, zdobywający największą ilość punktów w tych 14 rundach otrzymuje tytuł Mistrza Polski. Natomiast Puchar Polski to zawodnicy z licencją B, zawody troszeczkę niższej rangi, wymagające troszkę mniejszych umiejętności. A że trasa jest bardzo zbliżona, znaczy taka sama i dla Mistrzostw Polski, i dla Pucharu Polski, więc rozgrywane są w tym samym dniu ze względów organizacyjnych. Dobra, ale to pierwsze. Ja muszę zobaczyć, czy tego wiatru się. Normalnie startuję w zawodach cross country, natomiast dzisiaj nie będę startowała ze względu na stan mojego motocykla, który po ostatnich zawodach w Strykowie tydzień temu został zdewastowany. Ale już jest na dobrej drodze do zdrowia, więc w następnych zawodach na pewno będę startowała. Są za dwa tygodnie bodajże w Kielcach. Niestety nie mam tutaj zbyt dużej rywalizacji, ponieważ kobiety niestety nie startują na cross country, ale rok temu otwarto nową klasę dla kobiet, tylko dla kobiet, tylko że nie w cross country, tylko w motocrossie. I tam coraz więcej dziewczyn się ściga. W tamtym roku było nas bardzo mało, tylko 5 dziewczyn, ale na ostatnich zawodach było już 15. Więc z każdymi zawodami przybywa płci pięknej do tego sportu. Przynajmniej na każdych zawodach są dwie nowe dziewczyny. I kiedy przyjeżdżają, od razu się zakochują w tym sporcie, zmieniają motocykl, kupują wszystkie potrzebne rzeczy i już widzę je na każdych następnych zawodach. Więc jestem bardzo zadowolona. Wszystkie dziewczyny są szczęśliwe, że mamy coraz większe pole do popisu, większą rywalizację między sobą i mam nadzieję, że teraz na zawodach za tydzień w Człuchowie będzie nas przynajmniej ze 20. Dobra, dziękuję.